Jak się czujesz, kochanie? Całkiem nieźle. To dobrze. Wiesz, dzisiaj muszę podjechać do banku, no i później jeszcze załatwić tą polisę. Może pojadę z tobą? Nie, powinieneś odpocząć. Myślę, że sobie poradzę. Wezmę taksówkę. No ja myślę, przecież nie będziesz w takim stanie jechać autem. Mam tylko nadzieję, że nikt mnie nie będzie wytykał na ulicy za to, jak wyglądam. No proszę, przestańcie, to tylko bandaże. Dobrze, kojarzysz, gdzie jest ta teczka z dokumentami odnośnie polisy? Tak, powinna być w barku u góry. Dobra, no to jadę, załatwię wszystko, a ja w takim razie przygotuję coś na obiad. Dziękuję, jesteś kochany. Dzień dobry. Dzień dobry, słucham panią. Byłam dzisiaj umówiona z agentem ubezpieczeniowym. Tak, słucham, pomogę pani. Mieliśmy z mężem wypadek samochodowy i chciałam zapytać, czy nasza polisa gwarantuje jakieś ubezpieczenie? Już za momencik wszystko sprawdzę. Poproszę o dowód osobisty i dokument polisy. Dobrze, dziękuję. Tak, wygląda na to, że tak, ale z tego co widzę, macie Państwo obsługę specjalną, więc muszę poprosić Panią o podjechanie do pracownika na 56 piętro. Dobrze, dziękuję. Słucham, w czym mogę Pani pomóc? Dzień dobry, przysłano mnie z dołu. Miałam się zgłosić do agenta ubezpieczeniowego w sprawie polisy. Tak, tutaj do koleżanki zapraszam. Dzień dobry, proszę sobie usiąść. Dziękuję bardzo. Słucham, jak mogę Pani pomóc? Mieliśmy z mężem wypadek samochodowy. Pani na dole sprawdziła, że coś nam przysługuje, ale nie powiedziała dokładnie ile. Już zaraz wszystko sprawdzimy. Proszę o chwileczkę cierpliwości. Tak, owszem, macie Państwo bardzo bogatą polisę. Za ten wypadek przysługuje Państwu aż 100 tysięcy złotych. 100 tysięcy złotych? Nie żartuje Pani? Oczywiście, że nie. Macie Państwo wykupiony pakiet premium po 50 tysięcy złotych na osobę. Macie Państwo bardzo poważny uszczerbek na zdrowiu. Czy zlecić Pani od razu wypłatę? Tak, ja się po prostu nie spodziewałam. To rzadkość mieć tak bogate polisy, ale to tylko świadczy o tym, że dbacie Państwo o swoje bezpieczeństwo. Bardzo proszę, tutaj dla Pani bilecik z analizą i wypłatą. Proszę zgłosić się na dole do kasy. Jeju, dziękuję Pani bardzo. 100 tysięcy złotych? O matko, nie spodziewałam się. I jak koleżanka pomogła? Tak, udało się wszystko załatwić. Bardzo Pani dziękuję za pomoc. Widzę, że ma Pani już kwitek zleconej wypłaty. Zgadza się, dziękuję. Dzień dobry, pan czeka w kolejce? Tak, ale pan jest zajęty. Jak to zajęte? Przecież nic nie robi. Przepraszam, czy możemy? Proszę jeszcze chwileczkę poczekać. A, biurokracja, biurokracja. Oczywiście, jak zawsze, poczekać, poczekać, poczekać. Zapraszam kolejną osobę do stanowiska numer 2. Czy mógłby mnie pan przepuścić? Jestem po wypadku, trochę mi słabo. A długo pani zejdzie? No raczej nie, to tylko wypłata. Dobra, to proszę iść. Dzień dobry, ja mam zleconą wypłatę z ubezpieczenia. Oj, nie wiem, czy mam tyle przy kasie. No to proszę sprawdzić. Tak, za chwileczkę dla pani przygotuję. Proszę sobie usiąść, tam można napić się wody i coś zjeść, a ja zapraszam pana. Dziękuję. No, jeszcze dłużej trzeba było iść na tą przerwę. Co pan sobie myśli, że my tu wszyscy mamy czas, żeby czekać? Proszę pana, musiałem policzyć kasę. Tak, kasę, bo co wy innego robicie tutaj w banku? Ha, ha, ha. Chyba musimy wziąć bilecik. Chodź, kochanie, do taty. O, mamy numer 1. Nie będziemy zbyt długo czekać. Usiądź sobie. Możesz się poczęstować cukierkiem, bananem, pomarańczą. Nie, nie jestem głodna. A pani też czeka w kolejce? Nie, ja już czekam za wypłatą. Dobra, stary. Teraz albo nigdy. Uwaga, uwaga, to napad! Wszyscy na ziemię, natychmiast! Ręce do góry, kładziemy się na podłogę. Wyciągajcie wszystkie telefony i rzucajcie je na środek. Napad? O Boże, tato, co się dzieje? Już, córeczko, kochanie, już mogę tylko wyjść z córką? Nikt nie wychodzi! Natychmiast na ziemię! Szybko! A pan natychmiast wszystkie pieniądze z kasy! Pan też na ziemię! O!
Szybko! Proszę włączyć alarm! Kurde, stary! Bierz szybko wszystko, co się da! Nie, no nie możemy teraz tak stąd wyjść. Dobra, szybko, plan B. No to będą nasi zakładnicy. No i co? Będziesz chciał haraczu? A masz inne wyjście? Musimy wyrobić jakiś pieniądz. Musimy zarobić jakiś hajs. Wszyscy państwo na ziemię, natychmiast! I się nie ruszacie do momentu, kiedy nie powiemy, że możecie. A pani co tak stoi? Na ziemię! A stary, może zdążymy coś ogarnąć? Poczekaj, czy pamiętamy kod do sejfu? Kurde. Stary, jest! Mamy to! Otworzyłeś go! Jest! Szybko, zdążymy zanim przyjedzie policja. Szybko, uciekamy. Nie, zamknięte. Proszę, zróbcie coś. Coś nam grozi. Przykro mi, nic już więcej nie jesteśmy w stanie zrobić. Za chwilę przyjedzie policja i ochrona. A co jeśli nas zabiją? Zastrzelą? Proszę nawet tak nie mówić. Tato, ja się boję. Ryczko, nie płacz. Zaraz przyjedzie policja. Wszystko będzie dobrze. No ładnie, ładnie. Nie dość, że się nastałem w kolejce, to jeszcze teraz takie jaja. Czy pan jest poważny? My możemy zginąć. Co tam za hałasy? Cicho bądźcie. Natychmiast otwórzcie nam te drzwi. Nic panu nie otworzę. Proszę natychmiast otworzyć tą bramę, bo zrobię to sam. Szybko, stary, uciekamy. Boże, i co teraz? Policja nie zdążyła ich zatrzymać. Będziecie państwo musieli poczekać i złożyć zeznania. Boże, mój mąż będzie się martwił. Nie wzięłam telefonu. Dam pani zadzwonić od siebie, ale najpierw poczekajmy na policję. Proszę wszyscy sobie spokojnie spocząć. Musimy złożyć zeznania, tak żeby złapali złodziei. Och, Boże. Co tam, tato, źle się czujesz? Nie, strasznie się martwię. Mama nie wzięła telefonu, a już dawno powinna być w domu. Może gdzieś zasłabła. No co ty, na pewno nic jej się nie stało. Może poszła na jakieś zakupy. Miała jechać tylko do banku, załatwić polisę i wypłacić odszkodowanie. Do banku? No tak, do banku. A co ty taki przerażony? Tato, nie słyszałeś? Nie oglądałeś telewizji? Nie, a co się stało? Zobacz szybko, był napad na bank. O Boże, to ten bank, to nasz bank. Mama, mama tam jest albo była. O Boże, a co jeśli oni jej coś zrobili? Spokojnie, tato, może zdążyła wszystko załatwić. No to dlaczego nie wraca do domu? Musimy szybko jechać na policję. Panie władzo, pomocy, moja żona. Halo, halo, co pana żona? Moja żona była w tym banku, co był napad, mówią w telewizji. Spokojnie, proszę się uspokoić. Jak mam się uspokoić? A jeśli o to oni coś zrobili? Nikt nikomu nic nie zrobił. Spokojnie, sytuacja jest opanowana. Prawdopodobnie nasi koledzy złapali już tych złodziei, a wszystkie osoby, które były w tym czasie w banku, są bezpieczne i składają zeznania. Uff, o Boże, ale się zestresowałem. Proszę się nie martwić, może pan jechać na miejsce i zobaczyć, co z pana żoną. Dobrze, jedziemy. Boże, kochanie, jesteś! Och, jak dobrze cię widzieć. Nic ci się nie stało? Nie, wszystko w porządku. Trochę się zestresowałam. Mamo, tak się martwiliśmy. Skąd wiedzieliście? Trąbią w telewizji. Kuba przyszedł mi powiedzieć, a ja martwiłem się, bo nie wzięłaś telefonu. Miałam zaraz zadzwonić od pana z banku, ale czekaliśmy na policję. To wszystko tak długo trwa. Boże, kochanie, jak się cieszę. Już się nie martw. Najważniejsze, że nic mi się nie stało. Mam dla ciebie dobre wieści. Jakie dobre wieści? W tym wszystkim najważniejsze wieści to to, że nic ci się nie stało. Kochanie, będziemy musieli trochę poczekać na te pieniądze ze względu na ten napad. Ale wiesz, ile przysługuje nam z polisy? No ile? 100 tysięcy złotych! Wow, to niemożliwe! Ale wiesz, żadne pieniądze nie oddałyby mi ciebie. Jak się cieszę, że nic ci się nie stało. Każdy grosz, och, nic nie jest warte twojego zdrowia i życia. Tak się cieszę, że to mówisz. Nawet nie masz pojęcia, jak się o ciebie martwiłem. Co za fatum wisi nad tą naszą rodziną?
Dorota była dzisiaj świadkiem napadu na bank i omal nie została też zakładniczką, ale na szczęście złodziejaszki nie byli zbyt dobrze przygotowani do tego napadu. Nic nie zrobili osobom, które były w banku, no i skończyło się tylko na wielkim strachu. Teraz Dorota ma ogromny przykład tego, jak mąż się o nią martwił. Widzicie? To małżeństwo prawie się rozpadło. Już się rozwiedli, a jednak wrócili do siebie i na każdym kroku pokazują sobie, jak bardzo się kochają. Musimy koniecznie śledzić ich następne losy. Do zobaczenia w kolejnych odcinkach.